Dzień dobry, moje drogie barany. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 6 miesięcy. Kochani, zaczynamy od przesłań dla Was. Później będziemy sprawdzać informacje z użyciem kart tarotowych. Zapraszam również do Wimio. Na Wimio bowiem miłość rozkład gwiazda trochę przeze mnie zmodernizowany, rozszerzony ja go używałam jakiś czas temu i tam tylko i wyłącznie miłość. Zaczynamy. Masz moc, drogi Baranie. Użyj swoich zdolności, by rozwiązać tę sytuację. Możesz to zrobić. Uwierz w siebie jeszcze bardziej. Jedyna rzecz, jedyna rzecz która jest prawdziwa, to miłość. I tutaj karta radzi, żebyś skoncentrował się z powrotem na miłości, odwrócić, moż, znaczy, no karta radzi, żebyś odwrócił uwagę od problemów i skierował ją z powrotem na miłość. I opis mówi tak. Mamy predyspozycję do skupienia się na problemach. Rzeczywistością jednakże jest miłość. Podejmij teraz decyzję, by wziąć głęboki oddech i skupić się na tym, co jest prawdziwe. Pesymizm zniknie, kiedy zgodzisz się ze zdaniem: wszystko jest w porządku, wybieram miłość. Także, kochane moje barany, bardzo ciekawe przesłanie: macie moc, żeby skupić się po prostu na tym, co jest dla was najważniejsze w miłości, kochać i być kochanym. A teraz zaczynamy, najpierw miesiąc do miesiąca. Arcykapłanka. Mhm. I dwa kielichy, proszę bardzo, o to i miłość. I słońce jeszcze przy tym jest, kochani. Arcyka Błanka, kobieta niezwykle, kobieta niezwykle intuicyjna. Um, bardzo świadoma swoich pragnień. Pragnień? Boże, pragnień. <noise> Znająca jasną i ciemną stronę życia, tak? Um, słuchająca swojego wewnętrznego głosu. Miłość w okryciu jeszcze, jakby na początku miłość w ukryciu, która pod koniec tego okresu być może staje się jasna. Dla Ciebie, dla partnera, dla świata. Dodatkowo, jeśli nie jesteś do końca przekonany, czy to miłość, pod koniec tego okresu stanie się to jasne dla Ciebie. Tu jest miłość. Tu jest sukces, tu jest miłość, tu jest optymizm, tu jest nadzieja na przyszłość. E, to jest Bardzo ładna energia, drogie barany, bardzo spójna z tym, co mówi karta z przesłaniem. Masz moc w sobie, co więcej, żeby powalczyć o tę miłość, jeśli na przykład prezentujesz taką postawę w tej chwili odizolowania albo zamknięcia w sobie. Wyciszenia. Hmm? No dobrze, zobaczmy dalej, bo miłość nam się pokazała. Ósemka kielichów, dziesiątka buław, dużo pracy jak dla mnie i ósemka mieczy. Mhm. No jakiś stres, słuchajcie. Eee, stres Dużo zadań ogólnie, dużo pracy. Wziąłeś też na siebie za dużo, drogi baranie. To jest inna sprawa tutaj ten trzeci, czwarty tydzień. Ograniczenia. Wydaje ci się, że nie ma wyjścia z tych ograniczeń, ale to nieprawda, bo to jest powiedzmy sobie coś właśnie, może co do czego masz moc, żeby to zmienić, bądź przezwyciężyć te problemy. Tutaj w ósemce, w ósemce kielichów jest też moim zdaniem, w tej dziesiątce buław, że jeśli już mamy tą miłość tutaj, to ona w jakimś zakresie może wymagać podjęcia konkretnych decyzji, konkretnych działań, które w Tobie mogą wzbudzić jakiegoś rodzaju kontrowersję bądź lęk z jakiegoś powodu, tak? Idziemy dalej, zobaczymy co dalej. Piąty miesiąc, królowa mieczy, a tu rycerz mieczy, dużo myślenia. I 10 mieczy. Muszę zobaczyć dalej. I 10 kielichów, i 3 miecze. No słuchajcie, dojście do tego poziomu tutaj: yy, spełnienia, zadowolenia, szczęścia, będzie wymagało podjęcia jakichś bardzo trudnych decyzji, żeby zakończyć jakiegoś rodzaju e, sytuację. Yy, dla tej relacji y, z ważną o tyle, że stała wam na przeszkodzie, tak bym powiedziała. E, tutaj powiem wam jeszcze y, y, y ogromne skupienie intelektualne y, na tym, jak dalej zaplanować pewne rzeczy, jakie ułożyć, jakie rozwiązywać, żeby nas doprowadziły tu. Do tego, co pragniemy osiągnąć. Do tej szczęśliwej rodziny, tak? Domku za miastem, wspólnego zamieszkania, tym, co dla Was stanowi 10 kielichów. Jeśli tu są problemy różnej natury, to macie wokół siebie miłość, która jest dla Was wsparciem, drogie barany, i to by było spójne z Waszym przesłaniem. Ok? Wydaje mi się również, jeśli mogę, że y, tutaj dużo rzeczy buduje się na poziomie y, gdzieś tam myśli. One są, one w, są y, wynikiem strachu, lęku bądź obaw przed przyszłością. Na poziomie działań, to raczej mam powiedziałabym sytuacji, w której baran się zapracowuje z jakiegoś powodu albo no, jest jakiś ciężar, który cię po prostu przygniata, związany z bieżącymi zadaniami, z bieżącymi życiowymi historiami. Ale lęk tworzysz sam. I jeszcze w dodatku ta ósemka mieczy tutaj jest. Po środku, która dla mnie często oznacza, że w tym, żeby wykreować Twój lęk. Tak. Jakby to powiedzieć, brały, w tym brały udział osoby trzecie, ktoś ci coś powiedział, ktoś ci coś zasugeruje, weźmiesz to za bardzo do siebie, przejmiesz się tym i się zblokujesz. Nie rób tego. To jest nikomu niepotrzebne, tak? Oceń sytuację na chłodno, bez emocji, ułóż plan działania, masz moc, uwierz w siebie. Poza tym pamiętajcie jeszcze jedno, że przecież tutaj ta końcówka tego okresu to już jest wasz sezon. Bo 21 marca wchodzimy w słońce w Baranie. Więc tym bardziej, jeśli trzeba coś zaplanować, jeśli trzeba coś zmienić, zastanowić się jakby nad przyszłością, to, to tutaj to jest dobry moment, bo sił Wam moim zdaniem nie zabraknie. Ok? No dobra, zobaczmy zatem dalej. Odpowiadamy sobie teraz na konkretne pytania. Jakie zmiany nastąpią w zawodowej sferze życia? Sześć buław, no tu jest sukces, sukces i to jeszcze jakiś powód do radości, do celebracji, do świętowania, do dobra energia, tak? Sukces, może ten sukces jest wynikiem tej ciężkiej pracy, wzmożonej pracy, e, którą wkładacie e, w swoje zadania, tak? Żeby wypracować jakieś stanowisko, jakąś pozycję, osiągnąć to, na czym Wam zależy, ale sukces jest. I jeszcze powiedziałabym taki, który warto trochę oblać. No dobra, następnie, jeśli chodzi o kwestie finansowe, jakie zmiany, paść monet, paść monet. Nowe możliwości, nowe, nowe, paziowe, tak? Nowe. Praca z dziećmi lub z młodszymi ludźmi jest dla Was ważna. Jakaś nowa inicjatywa, co do której się już zastanawiacie albo zastanawialiście się dłuższy czas, czy tego chcecie, czy nie. No, to mamy tą dwójeczkę buław. No, stoję i myślę, mm, nie wiem, nie wiem, czy ja tego chcę, czy nie. No, nie wiem, ja też nie wiem, za ciebie nikt nie wie, drogi baranie. Natomiast, e, jeśli czujesz, że to jest dla ciebie, jeśli czujesz pewność siebie, jak sobie o tym pomyślisz, jeśli czujesz zapał do tego, żeby po to sięgnąć, no to jedziesz z tym. Paść, mone, to jest początek. To są nowe możliwości, to są również nasze marzenia. Takie, które były w naszych głowach od jakiegoś czasu, ale teraz następuje ten moment, w którym chcemy po nie sięgnąć i zacząć się do nich przygotowywać i rozwijać, i to jest na poziomie finansowym. Po przemyśleniu, nowe możliwości. E, to znaczy ten, i ten paśmonet, też jakby, wiecie, na poziomie finansowym to, to nie jest jakaś, e, jakiś mega strzał złoty i tak dalej. E, to nie są mm, ogromne środki. To jest coś, co daje Wam możliwość rozwoju finansowego, ale nad tym należy pracować. Okay? to jest początek w każdym bądź razie, dopiero jakiś start. No dobrze, idźmy dalej. Jakie zmiany nastąpią w miłości? Pięć buław. Konflikt jakiś, słuchajcie, i królowa buław. Konflikt, konflikt, konflikt. No to jeśli tu jest miłość, to jakby te energie, które nam się pokazały tutaj czwarty, piąty, nie, trzeci, czwarty, piąty, szósty miesiąc, mogą wynikać, z, że z osoba, z którą macie do czynienia... Zbyt mocno stawia nas swoje potrzeby, zbyt mocno. No, królowa, była w to też wy, bo to jest po ognia, no to powiedziałabym, żeby takie nastawienie na jakby ja, 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 wszędzie ja, nie doprowadzało do nazwijmy to um, niesnasek, niezgody w waszych relacjach. Jest w ogóle tu jakaś awantura, tak bym to jeszcze określiła, związana z miłością. Ktoś jest o was zazdrosny, albo wy jesteście o kogoś zazdrośni. Ktoś chce waszej atencji, nie dostaje tej atencji i się wkurza też, słuchajcie. Hmm? Możecie mieć bardzo zazdrosnego partnera. Jeśli tak, to współczuję, słuchajcie. Dobra, co dalej? Jakie zmiany nastąpią w relacjach z przyjaciółmi. Mhm. Okej. Okay. Rozczarowanie, ale tłem tego rozczarowania są pieniądze. No to ja nie wiem, co to za przyjaciele, kochane moje barany. Też nie oceniam tego, jesteśmy w różnych sytuacjach. Jest jakieś rozczarowanie, przyczyną tego rozczarowania są pieniądze. Okej. Okay. Albo jakaś inwestycja i coś w niej nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami Waszej, bądź waszych, Waszej, Waszymi, przepraszam, bądź tej drugiej strony. No w każdym razie no tak, rozczarowanie z podłożem finansowym w tle. Myślę, że jeśli macie wokół siebie takie osoby, które być może już nieraz Was rozczarowały na tym, na tym polu, no to to jest tutaj też taka energia. Szansa na stworzenie razem coś materialnego... No, ale to też kończy się rozczarowaniem. No dobra. Czy zmieni miejsce zamieszkania? To dla osób, dla których jest to ważne. Pięć kielichów. Tasowa taka zobaczcie, jaka ona jest biedna. W sensie te oczy. Um, smuteczek taki. No to nie jest dobry czas. Lepiej uważaj na pieniądze. Trzymaj pieniądze blisko siebie. Tak bym powiedziała. Jest tutaj, coś cię nie satysfakcjonuje do końca. No, jeśli będziesz chciał to zrobić, to ci się uda, bo się skupisz na tym i znajdziesz ten swój cel i ruszysz, tak? Ale po pierwsze, możesz tęsknić za obecnym miejscem zamieszkania, tak to nazwę. A po drugie, trzeba liczyć się z wydatkami, czyli być po prostu takim bardzo praktycznym na tym polu, tutaj, praktycznym po prostu, tak? no dobra, i trzeba się liczyć z tym, że może nie na wszystko co związane z tą przeprowadzką będziecie stać, jakoś rozłożyć sobie w czasie po prostu, zrobić najważniejsze rzeczy na początku, tak, czyli to jest właśnie ta praktyczność, a później na spokojnie okej, okay, okej, okay. czy powiększę mój stan posiadania król mieczy a wieża hmm. to ciekawe Ja bym powiedziała, że mm, jeśli ktoś blokuje Wam Wasze środki jakoś w ten sposób, ktoś blokuje Wam Wasze środki, to tutaj jest potrzebna jakaś bardzo racjonalna ocena tej sytuacji, wtedy być może tak, być może tak, ale karty nie pokazały tego jednoznacznie. Na, na, w odpowiedzi na pytanie, czy powiększa swój stan posiadania, karty sugerują, aby podchodzić roz, racjonalnie do tematów, które mogą, być się, które mogą być dla Was i wydawać się być trudne, blokujące, em, niezdrowe na tym polu i e, jakoś tak z założe, założenia mm, źle, jakby. Nie do końca solidnie, nie wiem, przygotowane, nie do końca solidnie em, rozłożone w czasie. Dziwna, dziwna powiem Wam. Nie, jest, nie mogę tego jednoznacznie, nie do końca rozumiem, nie do końca rozumiem przekaz tutaj. Czy powiększę swój stan posiadania? Tak, jakby tak, ale ktoś musi Ci logicznie pomóc ułożyć sprawy w tym bliźnięta waga wodnik kto się pokazuje, ktoś niezwykle logiczny, bardzo racjonalny, to wtedy być może uda się coś, coś uzyskać, coś zmienić, co wzmocni Twój stan posiadania. No dobra, zobaczmy dalej, jakie będą Wasze dalsze perspektywy, czyli czy, z czym wchodzicie pięknie, gwiazda, w kolejne 6 miesięcy, nadzieja, optymizm i arcykapłanka, od arcykapłanki zaczynacie, arcykapłanką kończycie. Um, więc jakby, kochani, gwiazda daje ogrom nadziei na kolejny czas dla Was. Na, na spodzie jednej karty macie słońce, na spodzie drugiej karty macie magika, więc. Bardzo was, was proszę, żebyście też jakby działali z myślą o sobie, myśleli o sobie dobrze, nie sabotowali sami siebie, nie podcinali sobie skrzydeł, nie zakładali z góry, że nie dacie rady czegoś zrobić, bo jest za trudno, no chyba że Wam się nie chce i macie że tak powiem kompletny wyluz na to no to się nie angażujemy wtedy tak natomiast tutaj koniec tego sezonu półrocznego jest dla was bo też wchodzicie w swój sezon co już mówiłam kilka zdań wcześniej jest dla was takim czasem w którym wyczujecie że możecie sięgać gwiazd że sprawy się układają ale też, jeśli wam się sprawy układają, to tu jest arcykapłanka. To zachowaj to dla siebie, drogi baranie, bo zapewne znajdzie się 10, 100 czy tam nawet więcej osób, nie życzę, którzy uznają, że za bardzo ci się sprawy układają, no i jakby będą się starać stanąć na przeszkodzie, kłody pod nogi rzucać. Więc to też mówią karty. Dobra, przesłanko dla was, moi drodzy. Coś mi się tutaj chciało, słuchajcie, odwrócić. Tylko zobaczę. Idealny moment się chciało odwrócić. No dobra, poczekajcie. W przeciągu kilku tygodni bądź pozytywny. Następna karta, czyli ta karta mówi, że to, co jest dla Was ważne, w tej chwili, o czym najbardziej myślicie, w tej chwili, w danym momencie, kiedy słuchacie tego filmu, rozstrzygnie się w, ostatecznie w przeciągu kilku tygodni. Dlaczego? Otóż dlatego, że e, jeśli w tą sprawę zaangażowani są również inni ludzie, to nie wszystko zależy od Was. Tak? E, dużo zależy od wolnej woli innych ludzi. Natomiast trzeba cierpliwie czekać. Bo to, o co pytasz, o co, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w tej chwili, wydarzy się w tym miesiącu albo krótko po jego zakończeniu, a Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona. Moje drogie barany, tak Wam powiem jeszcze tutaj reasumując to wszystko, co nam się pokazało, wydaje mi się, że chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście sami, tak jak wspominałam już, nie hamowali się, w tym własnym rozwoju, w tym własnym dążeniu do tego, co jest dla was dziesięcioma kielichami, czyli poczuciem spełnienia. Bo tu są turbulencje, są przeszkody, jest potrzeba pogodzenia spraw życiowych ze sprawami miłości i też z rozwojem własnym. No, absolutnie, ale nie wydarza się nic, co nie powiedziałabym, że nie jest życiowe. Po prostu życie. I w kolejne sześć miesięcy, tak jak mówię, to jest zupełnie inna energia, już. Łapiecie sprawy w swoje ręce, jakiś ster. Czujecie, że możecie sięgnąć gwiazd. Ja wam tego życzę. Ja wam tego życzę. Jeśli jest tu baran, który mnie słucha, który ma jakieś problemy, takie natury. No bo 10 była to też osoba, która um, może być um, zmęczona fizycznie, tak? Potrzebna jest jakaś rehabilitacja, takie historie. Tutaj następuje poprawa, zmiana. Ja rzadko to w ten sposób um, czytam, w sensie, jeśli chodzi o karty i zdrowie, to, to raczej tego nie robię, ale to się też tutaj pokazało, więc postanowiłam Wam przekazać. Dobra, teraz już naprawdę się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, e, ściskam, pozdrawiam, link do Vimeo w opisie filmu i do usłyszenia.